Turbo Kozak. To ja, Turbo Kozak. Najmłodszy uczestnik Mistrzostw Europy. Najmłodszy debiutant w polskiej ekstraklasie. I co najważniejsze, najmłodszy uczestnik Turbo Kozak. O. Tak, proszę Państwa, to on, Kacper Kozłowski, Pogoń Szczecin. Witam Cię, Kacprze, serdecznie. Witam. Wiesz, co sobie dzisiaj uświadomiłem, że kiedy Ty miałeś 7 lat, to właśnie trwał pierwszy odcinek Turbo Kozaka. Czy Ty go oglądałeś? Jak wspominasz? Nie myślałem wtedy o piłce, szczerze powiem. Naprawdę? To co wtedy robiłeś? Klockami się bawiłem, może w piaskownicy. O, a dzisiaj bawimy się piłką. No tak. W takim razie, Kacper, tu się pojawia pytanie, kiedy zacząłeś grać w piłkę? Jak miałem 10 lat. 10 lat. Grzegorz, 10 lat grał, ma 18, czyli 8 lat. Czy jesteś na to gotowy? 8 lat tylko gra w piłkę. Ile ty grasz? 7. 7. Czyli jednak przewagę ma Kacper. Kacper, powodzenia. Dzięki. O, pierwsze koty za płoty, rusza. No i Grzesiu, ale Kacper jak ruszył. Agresywny, agresywny. Widziałeś Kacper jak ruszył? Widziałem, widziałem. Jak będę grał 8 lat, to będę wiedział jak ruszyć, za rok. No właśnie, no. Kacper, zobacz, Kacper jednak to doświadczenie ma. Teraz idzie mała, to jest pewne. Obok. Powtarzalny na pewno. Aj. Grzegorz, mam pytanie, czy widziałeś kiedyś, po pierwsze, jeszcze nie strzelił. Dobrze, właśnie. Poczekaj chwilę, Kacper, poczekaj chwilę. Czy widziałeś kiedyś z bliska taką sztuczkę? Nawet z daleka tak nie widziałem. A czy teraz też ruszysz? Nie wiem, jak mam to zrobić. Przy trzecim Sadosa. Kacper, no nie chcę podejść, może go zachęć jakoś. Ja bym strzelał. A zaliczamy już ten punkt. Nie, musisz, no nie przeszła. Przeszła. O! Że nawet nie bronił, żeby do pustej nie strzelać, to poczekałem na niego. Widzisz, Grzegorz, jaki kulturalny młodzieniec? Dobra, idzie mała, bo to wstyd bez jednej. No, otóż to! Go, go, go! Co będzie teraz? Celił. A słyszałeś? Tak. Kacper, brawo! Dzięki. Następnym razem przywieziemy bramkarza. Grzegorz, czy ty widziałeś jakieś karne w wykonaniu Kacpra? Szukałem, ale nie znalazłem. A wiesz dlaczego? Kacper ci powie dlaczego. Bo jeszcze mnie nie dali. Spełniamy marzenia. No to proszę Państwa, debiut! Grzegorz, czy mają prawo już mu zacząć dawać? Może być brany pod uwagę. Grzesiu, czy interwencje na sztucznej murawie są trudniejsze niż na naturalnej? Jeszcze nie doszło do interwencji, później ci powiem. No tak, tylko chciałem zapytać. Cieszę się, że sam to poruszyłeś. Ten, jaki jest skupiony, zobacz. Powiem szczerze, interwencje na sztucznej nie różnią się specjalnie od tych na naturalnej. Kacper, trener Kosta Runiaisz, no teraz ma zgryz, no, bo nie wie, czy jednak dawać te karne, patrząc na pierwszy, czy nie dawać, patrząc na drugi, no. Tylko jest różnica, nie, bo każdy bramkarz się rzuca, a tutaj mamy takiego, który gdzieś tam stoi i przesuwa. Grzegorz, jest prośba, żebyś się rzucił. Dobrze. Uwaga, proszę Państwa, ten karny zadecyduje, czy Koziołek do końca sezonu dostanie 11. Ach. Powiem tak, gol był, bramkarz znów się Kacper nie rzucił, no nie wiem. Ale, ale szedł już tak. Ty go hipnotyzujesz, wiesz? Jak zwykle, proszę Państwa, Pogoń przygotowała piękne, świąteczne szaliczki. Kasperku, czy Ty już dostałeś taki? Nie widziałem go jeszcze. No. Naprawdę? Myślę, że dostanę jeszcze. No bo to wiesz, bo to jest nowość świąteczna, wydawnicza. No. Teraz masz okazję zobaczyć go z bliska. Czy już jesteś gotowy, Kacperku? Tak. No dobrze, w takim razie ja jestem też gotowy, by zagwizdać. Ja też, tak. Grzegorz, no i znowu jest pytanie, no czemu znowu się nie rzuciłeś? Myślałem, że tu. Tak naprawdę? To ty mógłbyś być moim synem. No, mogłoby tak być. Mogłoby tak być. No, mój drogi, ważne pytanie. Wiem, że pewnie nie powiesz tego, co wiesz, ale ile my cię tu jeszcze w Polskiej Ekstraklasie będziemy oglądać? Krócej niż dłużej? O! Szczerze, nikt tego nie wie. Ale krócej niż dłużej, to...
raczej tak. No może tak być, no. Może tak być. Czy ty już masz jakąś taką wybraną destynację, którą chciałbyś się udać? Nie, no jeszcze mam dwa mecze do rozegrania tutaj, wiesz, i okienko się otwiera i zobaczymy, co będzie, nie? Czyli coś tam rozumiem, że już kibice Pogoni mogą powoli zacząć płakać. Znaczy, no może nie płakać, może się okazać tak, że zostaje jeszcze, nie? Pół roku, no to jeszcze nie wiadomo. A za pół roku mogłoby już płakać. Może tak być. Jeszcze pytanko mam, czy ta maszyna jest dokładna? To zależy, o którym piłkarzu z polskiej ekstraklasy mówisz. Czy chciałbyś wrzutkę Maty, czy wolałbyś wrzutkę Bartkowskiego? Chyba lepiej od Bartkowskiego. Mój drogi, ty mówisz, ty masz! Nie jest tak źle. Without quality. Bartkowski? To ja poproszę tą od Maty może. Kasperku, czy na prośbę pana Grzegorza możemy teraz uruchomić Matę? Może być Mata. Grzegorz, i tu nie chodzi o Matę z United, ani o tą do leżenia. Jednak. No, to był Grzegorz Mata. Pasuje ci? Sympatyczny strzał. Kochany, może na koniec jakiś trik? Zobaczymy, jaką piłkę mi podasz. No. Nie Bartkowski, nie Mata, tylko akcja z Latan. Proszę! Ależ! Ale mogłeś już puścić ją. A nie wpadło? Narzekałeś, że się nie rzuca, no. No Grzegorz, brawo! Tylko dlaczego zatrzymałeś akcję z Latan? Znasz się na piłce. Grzegorz, czy coś się zmieniło w kwestii kolorów? Nie, dalej celujemy w żółty. Gwarantuję ci jedno, o, w dalszym ciągu się nie będzie rzucał. No mi się nie rzuca po prostu. No, mi się się... A pomoże trochę? Coś tam... Jest co? Grzegorz, jest pytanie, czy pomożesz troszkę, jak coś tam? Tak, tak, pokażę, gdzie jest żółty. Pokaż! Dziękujemy! Zaraz zobaczymy, Grzegorz, jak ty pokazałeś? No, powiem ci, fatalnie. Grzegorz, że... Kasper ci powie, Grzegorz, jak pokazałeś, fatalnie! Jak? Fatalnie, Grzegorz, pokazałeś! Fatalnie! Grzegorz, czy to jest żółty? Blisko! A za czarne jakieś punkty są? Dych! No to mamy dyszkę. No. To może ja stanę na żółty? No nie ma problemu. Z niechęcią, ale tak! Dziękujemy! Teraz cię widać, Grzegorz! No widzisz? Ale taka poszła, nie? Angielska! No. Patrz! Patrz! Stój, stój! Fajna angielska, niecelna! Grzegorz, powiedz mi, czy my mamy jakiś progres? O, zdecydowanie dwukrotny wręcz. 20. Jest, teraz. Za środek ile jest? No, 40. Grzegorz, mógłbyś coś zrobić, żeby ona się tam zatrzymała na tym żółtym? Jeszcze bardziej coś zrobić. No nie wiem, rozbierz się może. To może nie. Lepiej nie. Lepiej nie, faktycznie. Dobra, my z tego sobie poradzimy. Masz rację, lepiej nie. Zobacz Grzegorz, co się dzieje. Grzegorz, od razu mówię, że jak nie będzie żółtego, to się nawet do nas nie odzywaj. Musi być po. Nawet się do nas nie odzywaj. Odezwiesz się? Żółty! Yes! Tak! Mówiłem, nie rozbieraj się! Mówiłem! Krążą pogłoski, że Kozłowski w Szczecinie to na poprzeczkach już miliony wygrał. Zależy, czy lewa, czy prawa. O, która lepsza? Wydaje mi się, że lewa, nie? Ale nie można wszystkich kart odsłaniać. Oczywiście, że tak, ale odsłaniamy po kolei. Tak. Karta pierwsza. As. Karta druga. As. Nie, to nie. Taka dyszka. Ósemeczka. I karta trzecia. Mój drogi, powiem ci tak, jak ktoś ma na ręce dwa asy, to jest murowanym faworytem, wiesz? To wygrywa wszystko. Grałeś kiedyś w karty? Nie grałem nigdy. Kacperku, prośba jest. W tym sezonie w ogóle nikt nie interesuje się małą bramką, no. Najpierw zajmiemy się dużą, wiesz, później... A, czyli jak z tymi kartami, tak, po kolei. Dobra, tak. Grzegorz, pierwszy idzie Jopek, patrz. Uj! Ty, to dobre to! Było! Było! Dobre, Grzegorz, co? Tak, cięta angielska. Był Jopek teraz? Damy mamy. Dama? Tak. Grzegorz, dama kierowa idzie. Nomen omen bez kozła, patrz! Zobacz! O! Nie! Nie! Co tu się stanęło? Gabor tam za...
Podmuchał coś, nie. Grzegorz, dmuchałeś? Kiedyś. 0-0 wyszło. Kasper, dama taka sobie, moim zdaniem to jest najwyższy czas odpalić Jokera. Jestem na to. Grzegorz! Joker! I to nie ten film, Grzegorz! I to nie ten film, Grzegorz! Ja mam szczęście. Ładna. W którą stronę mam się kręcić? To zależy, czy chcesz w stronę Niemiec, czy w stronę Świnoujścia. Na Świnoujście. Proszę bardzo, 3-2-1. 1. No takie tempo młodzieżowe, 2. 3 są. 3. 4. Teraz 4. Jak się czujesz? Fatalnie. 11, 12. 17. 18. Idę. Ależ dlaczego wystartował szybciej, no? Przecież to... Matko Boska, jeszcze nie trafił. Ale wyraźnie w stronę ujścia. Tak, idę w kółko. Tak? Odkręcamy się. Odkręć się, no właśnie. Ta. Zobacz, a mówią, że młodzież to ma mocne trafić. Głowy. Zależy do czego. Ty się znasz na piłce? Tak średnio. Niedobrze, ale czytam. Zostałem najmłodszym uczestnikiem Mistrzostw Europy w piłce nożnej i w tym aspekcie wyprzedziłem... Juda Bellingama. Odpowiedź D. A mówisz, że średnio się znasz. Ale to akurat wiem. Pytanie drugie. 16 kwietnia 2021 roku. Pogoń pokonała pod Beskidzie. Ile? 2-0. Brawo. A ja strzeliłem co? Którego gola? Pierwszego. Pierwszego w ekstraklasie. Brawo. W której minucie? 33. Nie. Nie? Nie. A która? 10 minut szybciej. Jak? No, 23. 23? No, 23. Żartowałem, 33. A, ty. Żartowni. Pytanie trzecie, nie piłkarskie, więc powinieneś wiedzieć, że twórcą Koziołka Matołka jest... Odpowiedź C. Konstanty? Ildefons Gałczyński? Nie wiem, jakiś taki dziwny nazwa to. Pytałem go. Podałem go. Powiem ci szczerze, że... Nie, nie. To... Nie, to nie ten? Nie, normalny, zwykły Kornel Makuszyński. No? Ale... 2-3 też jest okej. Czy ty to w ogóle kiedykolwiek robiłeś? Nie widziałem tego nigdy. Nigdy? Nie. Ameryka, co? Może tam kiedyś w Ameryce zagrasz, Kasper? Zobaczymy. 3-2-1! Coś się zapala, zapala to. Jeden! Jest! Zaprosić młodzież do programu, to popsuje sprzęt, no Kacper, no! Fakturę wyślemy pocztą. To z Ameryki jest podobno? Młody i stary. Stary i młody. Ale ogólnie wszystko dobrze. Tak, w porządku. Ładnie poszło wszystko? Tak. Z czego jesteś najbardziej zadowolony? Z postawy Gabora. Bardzo dobrze! Nie, że tak jeszcze nikt nie odpowiedział nigdy. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo jakby... To jest ten pierwszy. No tak, jest pierwszy. Grzegorz! On mi 64, ja mu 10. Ale! Jak postawisz... Plusik, to razem jest 10. Brawo, jednak widzą Państwo. Młody tak i do tego jeszcze inteligentny. To dla Państwa. Święta się zbliżają, więc prezenty, prawda? Ładne wszystko? Tak, pewnie. Dziękuję bardzo. Kasperku, czego Ci życzyć? Zdrówka przede wszystkim. Tak, to po pierwsze życzymy zdrówka. Czego tam jeszcze można życzyć? Funtów? Zarobków? Zobaczymy może. Zarobków w funtach, dobrze, tego jeszcze? I czego jeszcze? Tak na sam koniec? I szczęścia w życiu. Szczęścia. Najważniejsze tak, szczęście, prawda? Tak. Idzie młodość, proszę Państwa, idzie młodość. Wypiera nas. Doświadczonych, starych ludzi, no troszkę się łza wokół kręci. Ale jeśli tak ma wyglądać młodość, to my za tym jesteśmy. Kasper Kozłowski, człowiek, który gra w piłkę od kiedy? Od 10 roku życia. Czyli gra 8 lat? Tak. Jak gra?
To no tak, dobrze. Tak jak ja prowadzę program, nie? No troszkę jest taka różnica między nami, bo ty tak prowadzisz dobrze, a ja gram perfekcyjnie. Tak. Ale tak na marginesie tylko chciałem zaznaczyć. To tyle, proszę Państwa, jakby. Pozdrawiamy wszystkich Brighton, naprawdę.